Dobry wieczór, Andrzej Buchowski. Zapraszam na rozmowę dnia, a dziś naszym gościem jest pan Przemysław Neumann, nowy dyrektor Filharmonii Opolskiej od września. I zacznę od Dobry wieczór. Cytatu z ubiegłego roku, dokładnie z 17 grudnia, czyli niemalże idealnie rok temu. Cięcia w kulturze, zamiera działalność Filharmonii Opolskiej i z kwietnia katastrofa w Filharmonii, pieniądze skończą się latem. Pan wygrał konkurs w lipcu, został powołany we wrześniu, żeby ratować Filharmonię Opolską. Skoro jest pan muzykiem, dyrygentem, zapytam, czy wszystko gra? No cóż, żeby ratować, to oczywiste, ale z drugiej strony, żeby prowadzić tę Filharmonię przez najbliższe trzy sezony. No ale nie da się jej prowadzić, nie ratując tej sytuacji finansowej. Jasne. No więc cóż, w momencie, kiedy obejmowałem stanowisko, rzeczywiście sytuacja była zła finansowa, to trzeba otwarcie powiedzieć. Brakowało nam 650 tysięcy złotych do tego, żeby 2015 rok zakończyć na zero. Udało się znaleźć trochę oszczędności, ta kwota brakująca zmalała do 550 tysięcy. I taką to kwotę zarząd województwa, taką to kwotą zarząd województwa uzupełnił dotację celową na podmiotową dotację na ten rok 2015. Także jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy rok 2015 kończymy ze spokojem. Jeśli chodzi o rok przyszły, mamy zaplanowaną dotację na poziomie 6 300 000 złotych, czyli wyższą niż w roku 2015. Nieco wyższą. Przypomnijmy, ponad rok temu była to dotacja prawie 8 milionów. Jasne. Oczywistym jest, że te środki są niższe albo znacznie niższe od tego, czym Filharmonia mogła dysponować jeszcze kilka lat temu. No ale takie są realia. Takie są realia budżetowe województwa, w związku z czym takie są realia budżetowe również Filharmonii, ale nie tylko, bo przecież wszystkie instytucje kultury wojewódzkie borykają się z problemem finansowym. W Filharmonii widać to najbardziej, dlatego że to największa instytucja jest największym budżetem, więc tamte cięcia doskwierają najmocniej. No to co udało się zrobić i jak zaoszczędzić do tej pory te środki? No i jaki jest plan naprawy? Mhm. Staram się dość mocno o to, żeby zoptymalizować tę pracę, którą zobaczyłem na miejscu. I z jednej strony oszczędzamy na gościnnych artystach, bo tak jest, można powiedzieć, najprościej. No ja artystów, których zapraszam, proszę o zrozumienie tej sytuacji. Oni rozumieją, więc udaje się te stawki gościnnych artystów pościnać. Weszliśmy też w nowe dwa projekty współfinansowane z unijnych pieniędzy, więc one też nasz budżet odciążają. Jesteśmy też w trakcie, tak to mogę powiedzieć, optymalizacji, bo tutaj spodziewam się tego pytania, bo wszyscy o to pytają, o zwolnienia tak jest, pracowników. Tak było kolejne rzeczywiście pytanie, które miałem zadać. 83 osoby pracowały w Filharmonii. Nie, 123. 123? Tak, to zdecydowanie więcej. Aha. Czyli zespół orkiestry 83 osoby? Tak, zespół orkiestry to 83 osoby. Mhm. No i cóż, to się udaje. Udaje się na szczęście to zrobić w sposób bezkonfliktowy, tak mogę powiedzieć. Znaczy ja nikogo nie zwolniłem, nie wyrzuciłem z pracy, natomiast kilka etatów udało się już zaoszczędzić. W różny sposób, ale w taki, który nie powodował żadnych zgrzytów ani konfliktów. Ten proces jeszcze chwilkę potrwa, ale mam nadzieję, że na jego końcu dojdziemy do sytuacji takiej, gdzie jako dyrektor nie będę naprawdę musiał z każdej złotówki oglądać z obu stron 5 razy przed jej wydaniem. Jak się czuje właśnie artysta, który musi się zmierzyć z materią tak obcą muzyce klasycznej i dyrygenturze? Cóż mogę powiedzieć? Ja traktuję całą tę sytuację jako ogromne wyzwanie i tak artystyczną, bo przecież też nigdy nie byłem dyrektorem wcześniej, ale tak samo tą pozamuzyczną. To jest... ja oczywiście wiedziałem, że dyrektor ma dużo pracy takiej instytucji, ale to, co mnie zastało rzeczywiście, to jest ogrom pracy, którą dyrektor musi wykonać. Samo podpisywanie dokumentów zajmuje kilka godzin dziennie, bo jest ich tak dużo.
Natomiast ja, tak mówię, traktuję to jako wyzwanie. To są rzeczy, ja się... wszyscy dyrygenci uczą się szybko, bo taki mamy zawód, musimy się uczyć szybko partytur. Ja się uczę szybko, lubię się uczyć, więc wydaje mi się, że dość sprawnie się w to wdrożyłem. Komisja, która wybrała pana, podkreślała umiejętność pozyskiwania funduszy unijnych. To jest tak, że... Podobno pan sam pisze projekty też. Znaczy, ja pracuję też na uczelni. Jestem pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej w Poznaniu, więc siłą rzeczy z pisaniem wniosków o granty mam do czynienia i wiem, jak ta materia wygląda i jak sobie z nią radzić. Natomiast mi się wydaje, że tu chodzi też o coś innego, szerszego. To znaczy, trzeba zdać sobie sprawę z takiej oto sytuacji, że... są miejsca na świecie, i to nie jest są miejsca, i to nie jest trzeci świat, gdzie nie ma ministerstw kultury, gdzie kultura nie jest finansowana z pieniędzy publicznych. Jak popatrzymy na Stany Zjednoczone, to tam tak naprawdę nie ma centralnego budżetu na kulturę, nie ma ministerstwa. Kultura jest finansowana przez ludzi, których na to stać, którzy za to płacą, którzy... No i tu chyba pierwsza jaskółka, współpraca z Fundacją Piotra Klera. Tak, oczywiście, ta współpraca trwała już wcześniej, to nie jest mój pomysł. Fundacja Piotra Klera... ściśle z nią współpracujemy i tutaj te rzeczy, które działy się do tej pory, już były świetne, natomiast planujemy te współpracę rozszerzyć. Jak? I kolejnym krokiem w tym celu będzie konkurs pianistyczny, który odbędzie się, pierwsza edycja odbędzie się we wrześniu 2016 roku w naszej siedzibie. Konkurs dla studentów Akademii Muzycznych Polskich, kilkuetapowy z finałem z orkiestrą. Wydaje się, że będzie to duże wydarzenie, z pewnością takie, które i Opolu, i Filharmonii Opolskiej przyniesie kolejny splendor. To tego serdecznie życzę, a teraz zapytajmy o to, co jest podstawą działalności Filharmonii, czyli publiczność, bo budynek potężny, piękny, ale właśnie, jak wypełnić go publicznością, jak sprawić, żeby ta sala tętniła życiem i jak pan przekona mnie, trochę muzycznego troglodytę, do tego, żebym częściej odwiedzał Filharmonię? No cóż, przede wszystkim co chcę powiedzieć, to że na szczęście mamy za sobą wszystkie remonty, rozbudowy i ten etap mamy za sobą, czyli rzeczywiście bazę lokalową mamy, nie musimy na nią narzekać. Oczywiście trzeba ją utrzymać i to też jest temat, który ja muszę brać pod uwagę jako dyrektor. Natomiast, no cóż, jestem dyrygentem, więc tak naprawdę to, o co pan pyta teraz, to jest rzecz, która mnie tak naprawdę najbardziej interesuje. No to proszę teraz spróbować zainteresować widzów. I cóż, ja może powiem, co się do tej pory udało zrobić, bo mieliśmy już przez tych kilka miesięcy rzeczywiście kilka wspaniałych nazwisk. Była Soyang Yoon, czyli koreańska skrzypaczka, która zwyciężczyni ostatniej edycji konkursu Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. No, gwiazda pierwszego sortu, jeśli chodzi o światową wiolinistykę. Ale te też mieliśmy wiele innych ciekawych nazwisk. Byli laureaci konkursów i fagotowego, i klarnetowego, i świetni polscy dyrygenci, tacy, którzy się tu wcześniej w Opolu nie pojawiali. Pan Zbigniew Graca, José María Florencio. To takie nazwiska, które rzeczywiście w Polsce wiele znaczą. A plany najbliższe? A plany najbliższe. Co ma być tym magnesem, który przyciągnie? Mnie się wydaje tak, że trzeba... Ja staram się naprawdę patrzeć szeroko, jak najszerzej. I dla każdego mamy coś w swojej ofercie. Jeśli ktoś jest miłośnikiem muzyki klasycznej, zapraszamy co piątek na nasze koncerty symfoniczne. Jeżeli ktoś...
nie wie, czy taką muzykę lubi albo chciałby spróbować, zapraszam na najbliższy piątek pojutrze w fantastyczny koncert, można powiedzieć edukacyjny, z cyklu Speaking Concerts, czyli trochę muzyki, a trochę opowiadania o tej muzyce, bardzo ciekawego. Prowadzi to profesor Marcin Sępoliński. Koncert ma tytuł Wzór na utwór. Wiele atrakcji, włącznie z tym, że na scenie pojawi się instrument mający, nie przesadzę, chyba 6 metrów długości, zwiący się galileofon. Niespotykana rzecz dzisiaj. Także jeśli ktoś chciałby zacząć przygodę z Filharmonią, serdecznie zapraszam na najbliższy piątek. A jeśli ktoś lubi lżejsze klimaty, a nie ma jeszcze specjalnie planu na Sylwestra, również mamy taką ofertę. Zapraszam, 2 koncerty w Sylwestra. Początek cyklu Music of the Night, czyli muzyka nocy. Planuję to jako cykl takich koncertów, które nie zaczynają się o 19, a nie o 18, tylko trochę później. Pierwszy odcinek właśnie w Sylwestra będzie w naszych murach Filharmonii, ale kolejny chciałbym w różnych miejscach Opola i nie tylko, takich nie kojarzących się na pierwszy rzut oka z orkiestrą. Te koncerty sylwestrowe będą z muzyką musicalową. 4 wspaniałych solistów. Przyjadą z całej Polski. Olga Szomańska, Kaja Mianowana, Janusz Kruciński i Maciej Pawlak. Będziemy zapraszać jeszcze na naszej antenie, ale teraz chcę zapytać o rzecz istotną, myślę też dla publiczności, czyli o bilety. Jakie są ceny biletów na rozmaite koncerty? No tak, no i dochodzimy do sytuacji, która mnie jako dyrektora boli. Oczywiście ważę tę sytuację i wiem, jakie są priorytety. Natomiast muszę powiedzieć tak, że dwa projekty, które rozpoczęliśmy, współfinansowane z pieniędzy unijnych, nakładają na nas obowiązek tego, żeby koncerty w ramach tych projektów były bezpłatne dla publiczności. Czyli pozornie dobrze. No wydawałoby się, że tak, bo sala za każdym razem pełna, tak? Czyli do frekwencji świetnie. Natomiast no, mamy problem, nie ukrywam tego, z namawianiem naszych melomanów do tego, żeby w pozostałe tygodnie, gdzie te koncerty nie są z tych projektów, również do nas przychodzili i chcieli zapłacić za bilety. Te bilety nie są drogie, to trzeba też powiedzieć. Nawet, szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego, ale nie wiem, czy gdzieś w Polsce są tańsze. 25-30 zł to bilet tak naprawdę porównywalny z wyjściem do kina już dzisiaj w weekend, także to nie są bilety drogie, a często jest też tak, że te koncerty biletowane są znakomite, jeśli chodzi o program i o wykonawców. Na koniec jeszcze pytanie, które zadajemy wszystkim naszym gościom. TVP Opole rozpoczęła kampanię, nowa TVP Opole, ponieważ od przyszłego roku zmieniamy swoje oblicze i staramy się trochę bardziej dostosować do potrzeb naszego widza. Mam nadzieję, że ogląda pan TVP Opole, jeśli nie, to zachęcam, ale co by pan chciał oglądać w naszej telewizji? Czego pana zdaniem powinno być więcej? A być może co jest takiego, co się panu nie podoba? Mi się wydaje, że odpowiedź na to jest dość oczywista. Ja nie wiem, jak to do końca wygląda, bo jednak jestem dość nowy tutaj, a czasu na oglądanie telewizji przy wychodzeniu z pracy codziennie około 22 nie mam za wiele. Natomiast wydaje mi się, że telewizje regionalne mają swoją misję do spełnienia, konkretnie regionalną. To znaczy, jeśli ktoś chce oglądać polityków w Sejmie, to włączy inny program. A jeżeli ktoś włączy TVP Opole, czy TVP w każdym innym ośrodku wojewódzkim, to chce dowiedzieć się tego, co się dieje za rogiem albo dwie ulice dalej. I to wydaje mi się, że jest cel. Oczywiście takim celem również jest to informowanie o tym, co się dzieje u nas i w innych instytucjach kultury. I to jest, i jeśli pan pyta mnie, czego bym sobie życzyłbym sobie tego, żeby w harmonii było jak najwięcej. To mam nadzieję, że pana życzenie stanie się ciałem i że będziemy mieli okazję do informowania o ciekawszych rzeczach niż właśnie o zamierającej działalności bądź o katastrofie w Filharmonii. Tego serdecznie panu życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam takie poczucie, że to, co pan przytoczył, te cytaty teraz z początku rozmowy, już nie będą aktualne i bardzo bym tego chciał.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Opolskiej. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. To była rozmowa dnia. Do zobaczenia. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.